Do you swear to uphold the principles of our order and all that for which we stand, and to do so from now until death, whatever the cost? I do. You are now a Templar. No hej, witam was serdecznie, Szewral z tej strony. Kolejna odsłona Assassin's Creed Rogue. Piracka życie, znaczy pirackie życie, nie wyszło mi to, ale jedziemy dalej, ho 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 ho. Dobra, czy ty czujesz, że rymuje? Sprawdźmy, co my tu mamy. Brigad... A cisamy ją! Ciosamy! To będzie fajny przerywnik od... O Jezu. I tak właśnie, i tutaj, raz, dwa, i trzy, i poprawiamy, i kolejny raz. Aj, dawaj. Bardzo dobrze. Nie dać się, kamraci, nie dać. Masakra powiem. O, i hop. Dobra, damy radę. Dobra, abordaż. Panowie, abordaż. Ciśniemy ich. Dobra. Zarzucać kotwiczki. Spódniczki też. Dobra, bierzemy to. Aj. Tak się zestresowałem, że dałem aż nie to, co trzeba. Proszę bardzo. A można to tak zrobić? Sprawdźmy, czy to można tak zrobić. Zabij załogę wroga, no dobrze. Sprawdźmy, czy to coś da. Jeb. Hop, dobra. Jeden jest, a ten co? Stoi, będzie stał, czy się będzie wściekał dalej? Nie, to chyba tak fajnie nie działa, jak tu. Dobra. Kolejni padli. Dobra. Aj, wiedziałem, że mi się to nie uda. Ale od czego jest? O, ten kozak. Ci mnie zawsze wkurzali. Ci, którzy są teraz po prawej, gdzie mam przełamanie obrony, oni są mega ciężcy do ubicia. Ale to oczywiście na początku. Chodź tu! Dobra, dobij go. Na nich jest niby sposób taki, że trzeba po prostu przełamać... Aj, ty ściulu jeden, ty! Aj, załoga minus jeden. Tak właśnie, trzeba ich po prostu od tyłu przejść. Ej, dlaczego nie dokończyłem, no? Dobra, teraz dokończę już to, co zacząłem! Ale mi strzelił w pysk na do widzenia. Ale mi strzelił w pysk na do widzenia. Dobra. Standardowo jeden statek musi być opitolony. Oczywiście, że poświęcamy. O, tak właśnie. Zabierzmy wszystko, co cenne. I ciśniemy dalej. Jak dobrze pamiętacie, w ostatnim odcinku o załoga plus 3. Wyciągi. I don't have idea, co to są wyciągi. Dobra, my musimy pływać tam. Kochani, no, lecimy dalej fabułkę robić. Może nam to coś ciekawego przyniesie. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku zabiliśmy już jakiegoś tam generała. Szczerze wam powiem, że ja jeszcze nie wiem, o co chodzi. Wiem, że gonimy... Tu jest chyba magazyn, który można opitolić. Czyż nie?
Tak mi się wydaje, bo tak przynajmniej było w Black Flag. Dobra, co mówimy? Tylko pytanie, czy to jest nasze? Dobra. Skrzynie, dodatkowe elementy, punkty widokowe. No to dziękuję, dzień dobry. Tutaj do punktów widokowych od razu idziemy. Nie chcę do siana, co ty. Dobra, przejdźmy sobie taką. Wiem, że ogólnie chodzi nam o zdobycie manuskryptu. Tutaj jest, dobra, czyli muszę się... Hop, 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 hop. Jak manuskrypt zdobędziemy, będzie zajebiście. W poprzednim też odcinku opowiadałem wam o mojej historii z Assassin's Creedem. O tym, że nie dokończyłem jedynki, mimo że de facto naprawdę czekałem na niego i to bardzo, bardzo długo. I bynajmniej nie chodzi o to, że czekałem na jego premierę, bo jak dobrze słuchaliście, wcale to nie wyglądało tak, że dobra. Kody do Animusa, olać te kody. Kody moim zdaniem powinno się używać tylko... Ha, ha. Dobra, kitramy się. Myślę, że będzie spokojny, chłopie. Przeszukaj. Aj, 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 aj. Ta to nie są moi? A ci jacyś inaczej wyglądają. No dobra, przede wszystkim trzeba nie pozwolić, ażeby... zadzwonili w ten zakichany dzwon, ale można to ukrócić. Sabotuj. O tak właśnie. Dobra, to mamy z głowy. Tu sobie strzałką rozcieczającą pobawimy się. Będą się napiżdżać teraz. No w końcu, myślałem, że już nie zaczną w ogóle się bawić. Ole go strzelił! Ginie, ginie! Mam nadzieję, że to nie na mnie, nie. Zrobimy to w ten sposób. Ładnie sobie poradził. Czy to jest jakiś koleś, coś, co to jest? Ja cię nie chcę ruszać, chłopie. Aha, tutaj, dobra. Kochani, trzeba jakoś to tak ładnie zrobić. Chyba zrąbałem. Aj, nie zrąbałem, dobra. Zrobimy to tak. Aj, zjebałem. Chyba, że nie wezwie posiłku. Dawaj. Dobra. Okej. Chowajmy się. Tu mamy spokój. Teraz przejdźmy się może tędy. Jakoś tak do tyłu. Czy ja tutaj mogę... Tutaj jest koleś, dobra. Zabijmy go szybko. Skitrajmy się do... O właśnie, tak. Tu jeszcze gdzieś powinien być jeden ziomek. Tylko nie jestem pewny... Tutaj. Hmm.
Dobra, padł. Czy dam radę tędy wejść? Nie. Nie zabiję cię, spokojnie. Tutaj mamy zdobądź amunicję, dobra. Weźmy sobie te strzałki wszystkie i te padziewia. Chyba to jednak nie jest to, co ja myślę, albo może to dopiero będzie odblokowane w późniejszym etapie. Albo może trzeba cały tutaj ten wyczyścić? No dobrze, no spróbujmy. Kochani, zawsze to jakieś dodatkowe. Przeszukajmy. No. No. O, tak właśnie. Tu musimy uważać, żebyśmy nie wpadli z powrotem. Tu mamy ziomka, którego trzeba jakoś unieszkodliwić. Ale to sobie pójdziemy od tamtej. Czemu wy się mnie boicie? Bardzo dobrze, uzupełniłem. Idealnie. Dwóch mniej. Mam nadzieję, że to stricte zrobiłem jak asasyn. Przejdźmy się tutaj na szybkiego. I uśpimy może tego jegomościa. Czy ja go stąd dosięgnę? Tak. I od razu chodźmy tutaj. Da radę. Da radę, wszystko da radę. Teraz go... Zabijmy szybko. Dobra, którzy to nasi tutaj? Przejdźmy sobie dachem. Dobra, to mi się akurat podobało. Spokojnie, jestem wasz. I bardzo dobrze. O. Teraz powinno być wszystko ok. Ale fakt, tak jak myślałem, to nie jest to, co chciałem zdobyć. Nieistotne, no. Przynajmniej zawsze to jakieś tam doświadczenie w zabijaniu tych dziwnych. Tu coś jest, jakiś znacznik, no ale dobra. Mogłem to zrobić normalnie. No, dobra, będę. Albo po prostu może coś źle robię. Jeżeli źle robię, no to zapraszam do skomentowania pod dania mi porad, dlaczego tam mi się nie chce odblokować zebranie tych wszystkich towarów. Dobra, pójmy sobie do miejsca, gdzie potrzebuję zrobić misję fabularną. No już myślałem, że nie będę mógł na full speed jechać. Pływać, przepraszam. Cały czas się nie mogę przyzwyczaić jakoś, że to jest... No. Powiem wam, że w Black Flaga jak grałem, tam spędziłem też dosyć sporo godzin. Faktem nie przyszedłem tej gry, bo później
też o tym wspominałem, ale ja lubię się powtarzać. Tak jak wspominałem we wcześniejszych filmach, wyszedł Dragon Age i... No piękne, piękne, piękne miejsce, naprawdę. Lubię to takie... Ej, którędy ja mam w ogóle... Jak daleko jest nasze miejsce docelowe? Poszty w mordę. To trochę bardzo daleko. Levisport. No dobrze, no ja nie wiem, czy to czasem nie ten, nie zabijałem swoich, ale chyba nie. Dobra, na północnym Atlantyku jesteśmy. Ciśnijmy sobie tam. No, dosyć tak gdzieś około 40-50 godzin grałem, ale głównie, tak jak widzicie, eksplorowałem. To nie było tak, że sobie ciachałem głównie fabułę. Bo prawda jest taka, że ja głównie te poboczne wszystkie robiłem, znajdźki i tym podobne. Powiem wam, że dajmy na to, miałem wolne, tak, cały dzień coś tam ogarniałem. Takie sprawy stricte niezwiązane ani z pracą, jedynie z domem. I co wam powiem do tego? Dobra, że ciśniemy go. Ciśniemy go. Dajmy coś tam wszystko. No, to sobie potrafiłem, kurczę, statek jeniecki, ja pierdzielę. Tego to nie było. Dobra. Jest dobrze. Czy jest dobrze, czy nie? Czy... Akcje poboczne, żywi jeńcy, zniszczysz eskortę. Nie wiem. No dobrze, no to ciśniemy tą eskortę. Oj nie. Bo ja tam widzę, tam jest załoga. O właśnie, teraz wam pokażę, jak działa to... Działo! Po prostu. To jest mega pomocne. Bo czasem nawet nie trzeba wchodzić po prostu... na pokład. Ale ja oczywiście jestem... ślepy jak but. O, tutaj może sobie tego ustrzelić. Dobra, ten ustrzelony. Tam jeszcze raz sobie strzelmy. Padł. I nawet bez wchodzenia na pokład można sobie zabordażować statek. To jest piękne, wiecie? Bo o wiele przyspiesza ten proces abordażu. Dobra, sprawdźmy. Statek mamy nieruszony, więc w ogóle sobie sprzedamy. Ale co chciałem powiedzieć, no, potrafiłem sobie przyjść po prostu wieczorem, włączyć tą grę i odpalić piwko. No masakra, no, dajmy na to rum. Dobra. Aj, nie trafiłem. Dobra, to jest to. Raz, dwa, trzy. Aj, nie wyszło mi to. Dobra. To jest statek jeniecki, mam rozumieć, tak? Aj, trochę źle to zrobiłem. Jeńce. Trzeba uważać na jeńce. Dobra.
Może mi to da bardzo, bardzo dużo, kochani, punktów expa. Proszę bardzo, statek jeniecki, lecimy. O, podpłyjmy delikatnie, bo oni widzę, że się nie będą bronić. Abordaż! Do abordażu! Dobra, wrogiego kapitana, no to proszę bardzo... Nie, nie tak! Nie wiem, co ja robię. Dobra. Użycie. O tak, i teraz tak, i teraz tak. Tam sobie strzelmy. Dobra, wiecie co? To jest fajne, ale nie przy tak. Haha. Hello. Won, ciulu! No. Wymagająca załoga! O kurde, zbugowało się trochę. Dobra. Jest znowu to, nie wiem czemu, ale... Zniszczenie broni... Dobra, gitara. Padł. A tak, bardzo ładny. Finito! Tak właśnie. Ja wam kurwa dam pochować jeńców. Chciałem powiedzieć Niemców. Kurwa, niewolnictwo jest B. Za każdego uwolnionego jeńca otrzymujesz 15 funtów bodajże. To jest, zdobyłeś również następujące towary. Jezu, ile funtów! Kamienie, ciężkie kule. Bardzo dobrze, uwolnieni więźniowie. I 9 marynarzy dostaję. No, powiem wam. Ulepszenia. No dobra, sprawdźmy. Czy mogę sobie coś sensownego ulepszyć? Naprawdę, bania mała, ta gra jest, widzę już, kolejnym takim majstersztykiem, który pozwoli na grę. Kupmy ulepszenia Morrigan. Pancerz kadłuba czy armaty burtowe? Oczywiście, że po kolei lecimy, czyli tak, o, potwierdź, tak. A czy możemy armaty jeszcze? Możemy! 11 armat. Jak najbardziej, to nam się przyda. Co tu mamy? Tego nie możemy, tego nie możemy. Te kule zadają umiarkowane uszkodzenia. Moździerz też jest fajny. Ciężkie kule. Oczywiście, że tak. Ciężkie kule jak najbardziej. Tego na razie nie potrzebujemy. Dobra, sprawdźmy jeszcze. Cylinder, cóż to mamy? Nie wiem, co to jest, ale dobrze, niech będzie. Magazyn. Kubryk na razie i tak nie mogę. To sobie zobaczę. Dobra, wiecie co? Na razie sobie zostawimy, bo też nie możemy tak szastać. Tak swoją drogą. Ciekawe, ile magazyn teraz ma pojemności. Ładownia. Ładowność. Na razie mam po 1000. To nie, to jeszcze nie muszę sprzedawać. Bo pamiętajcie, że jeszcze też można... No, to wiem. Dobra.
Wzmocniony kadłub mamy, kochani, i wzmocnione, i więcej dział, i w ogóle nasz statek zabiera coraz więcej obrażeń. A de facto długo nie gram, tak? Wszystko to, co widzicie na bieżąco, to tak naprawdę... Aj! Nie chciałem tego zrobić, ale dobra. Rozejrzyjmy się, kochani. Gdzie, żeby wiedzieć, gdzie nasz kapitan, a w zasadzie, czyli ja, gdzie byśmy musieli płynąć? Popłyniemy w tam... Czekajcie, bo zaraz łupiesz, jak go będę widział. W tamtym kierunku chyba. Dobra, jak tu się schodziło? A, tu się wschodziło. Nie. Icha! Dobra. Dokoła, rzekł kapitan. Sorry, Winnetou, ale mi stałeś na drodze. 5000 metrów. No trochę mamy czasu. Zobaczymy, kochani, jak daleko uda mi się dopłynąć z wami. Dobrą w ogóle. Tak, dobrą. Bo tędy i tak nie przepłynę. Tu muszę tą cieśniną. Okej, płyniemy. Zobaczymy, jak daleko, bo tak jeszcze z 2 minuty sobie będę nagrywał. Wczujmy się w ten klimat, po prostu liniowiec, fucking shit. Ale to poza moim zasięgiem. Tu akurat musimy tą cieśniną, tak mi się wydaje, przepłynąć. Ale dobra, ogólnie to się zamykam, bo... Aj, tam są jakieś skrzynie. No, powiem wam, że kruszę lód jak normalnie niszczarka do lodu. Dobra, ale nie ma, koniec tej zabawy. Kochani, dzięki za wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie, standardowo będę to powtarzał na każdym teraz już odcinku. Jeśli się podobało, oceńcie odcinek. Nie bójcie się skomentować, dać łapkę w górę. Bądź subskrypcję, jeżeli chcecie więcej odcinków. A w zasadzie być na bieżąco z ilością odcinków, jaką wrzucam na kanał, tak więc jeszcze chwilkę sobie w ciszy, w akompaniamencie, przy akompaniamencie śpiewających żeglarzy posiedzimy, a ja zapraszam was do następnego odcinka. Hej, hej, pozdrawiam, Cheveral.